Hej, dzisiaj Wam pokażę, jak uszyć bluzeczkę z rękawkami reklamowymi, czyli zobaczcie, jest tutaj góra tak skrojona po skosie i te rękawki będą jakby dochodzić, wchodzą tak do samego końca, aż do podkroju szyi. Zresztą zaraz zobaczycie efekt końcowy. To jest przód bluzeczki, zaczynam od przodu bluzeczki, układamy prawą stroną do góry. No i teraz dopasowuję rękawek, tutaj mam zaznaczone, że właśnie to ma być ta część do przodu, tak? No i przyczepiam sobie rękaw, żeby nic mi się tutaj nie rozjechało. Zygzakiem lub ściegiem overlockowym, czy też właśnie na overlocku. Rękaw już jest przyszyty do przodu, o, tak to wygląda. I teraz dokładnie w ten sam sposób też do przodu przyszywam drugi rękaw. Dwa rękawy są przyszyte do przodu, to co powinniście mieć to o, takie coś. Tak po odwinięciu, to jest prawa strona, proszę. To teraz dalej, musimy przyszyć tył. Mamy w ten sposób, kładę tył, tak żeby też stykały się prawymi stronami. Układam i teraz zginam rękawek. Tak składam go i łączę tutaj w ten sposób. W ten sposób i zszywam. Rękawki są przyszyte. Teraz składam, łączę tu rękawy, stykam szwy tutaj rękawów, żeby tu łączyły się idealnie. To będzie bluzeczka. I szyję za jednym razem od rękawka do samego dołu. Wszystko zszyte. Teraz wystarczy tylko obrócić na prawą stronę. Składam bluzeczkę, tutaj dekolt, w ten sposób na pół, żeby spotkały się szwy ramion. Układam równo i mierzę, a tak po łuku, jaki tu jest obwód szyi. I od tej wartości, mnożę ją przez 2 oczywiście, i od tego odejmuję około 3 cm. Taki wycinam pasek, takiej długości i zszywam. Mam zszyty. Składam teraz na pół w ten sposób. Znowu układam szwy w różną stronę. Wtedy nie będzie tutaj takiego dużego zgrubienia. O, składam na pół. I teraz dopasowuję tutaj do szyi. Układam szew albo z tyłu, albo nad lewym ramieniem. I teraz naciągam i dopasowuję do tego mniejszego ściągacza. I przypinam w paru miejscach, żeby jakoś tak równo rozłożyć to podczas naciągania. Tak mniej więcej to wygląda i teraz po prostu przyszywam zygzakiem albo też właśnie tak jak ja na overlocku. Jest przyszyte, no i teraz wystarczy tylko wywinąć i potem zaprasować. O, tak, tak to wygląda. Można oczywiście po prostu podwinąć i przeszyć zygzakiem, czy też na renderce, tak żeby było elastyczne. A można, tak jak ja, wyciąć pasek, który będzie troszeczkę mniejszy na szerokość niż tutaj bluzeczka. No i przyszyć, tak jak ściągacz. Czy robię każdy szef w inną stronę, jeden w lewo, drugi w prawo. I przyczepiam tutaj w jednym miejscu do jednego szwu, żeby się pokrywały. I przyszywam. Tam rękawki też można wykończyć przez podwinięcie, a ja po prostu doszywam taki jakby mały dzianinowy ściągacz. I wtedy taki rękawek prezentuje się tak. Rękawka jest gotowa. Można jeszcze tutaj naszyć jakąś aplikację, zostawić, no i oczywiście przeprasować, żeby się nie odginało, więc wszystkie te elementy warto zaprasować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!